Panie Marku, Agata S.A. to bardzo duża firma z jeszcze dłuższą tradycją. Jej początki firmy sięgają 1952 roku. Jak być liderem tej rewolucji, jakim był rebranding właśnie Agaty? To jest bardzo dobre pytanie, bo myślę, że nie ma na to jednej odpowiedzi. Tutaj musiało złożyć się naprawdę wiele elementów na to, aby Agata znalazła się w tym miejscu, w którym jest. Tak jak opowiadałem w czasie swojej prelekcji, kiedy przychodziłem do firmy 6 lat temu, to produkt wyprzedzał marketing, a receptą na sukces firmy jest to, aby wszystkie elementy firmy rozwijały się równomiernie. Myślę, że jesteśmy w takim momencie rozwoju firmy, w którym mamy taką właśnie stabilizację, równomierny rozwój, bo myślę, że właśnie takie poczucie równowagi to ten moment, w którym jesteśmy w stanie najszybciej się rozwijać. A co było w takim razie najtrudniejszym elementem w całym tym procesie rebrandingu? Myślę, że przekonanie do rozpoczęcia tak naprawdę, bo jak już wszystko się zacznie, to toczy się w swoim własnym tempie. Największym problemem jest przekonanie do rebrandingu w firmie, która rośnie, bo takie rewolucyjne zmiany są bardzo łatwe, jeżeli są przejęcia, albo jeżeli firma ma pełną świadomość, że nie sprzedaje dlatego, bo ma nałożony jakiś kaganiec, na przykład w postaci staromodnego logo. Tutaj wszystko szło do przodu i przekonanie zarządu, właścicieli do tego, aby pomimo intensywnego rozwoju zmienić znak, to myślę, że było najtrudniejsze zadanie. Czy wybranie na ambasadorkę pani Małgorzaty Sochy faktycznie było dźwignią, która pociągnęła tą sprzedaż jeszcze bardziej do góry? Wybranie Małgosi na ambasadorkę na pewno miało przełożenie na sprzedaż, ale przede wszystkim na postrzeganie. Naszym problemem było to, zresztą to jest myślę problem kategorii, w których operuje wiele polskich firm, jest to, że komunikacja tych firm jest trudna do rozróżnienia. My szukaliśmy takiego sposobu komunikacji na poziomie kreacji, strategii i tak dalej, aby odróżnić się od komunikacji naszej konkurencji. Myślę, że Małgosia na to po prostu dała. Okej, plany Agaty S.A. na najbliższą przyszłość. No myślę, że dalszy intensywny rozwój. Myślę, że to jest coś, na czym dzisiaj się skupiamy. Jeszcze większe wykorzystanie naszej ambasadorki i wyjście trochę poza telewizję, no bo dzisiaj telewizja to medium, które charakteryzuje największy szum reklamowy. Bloki reklamowe są wypełnione po przysłowiową kokardę i szukamy sposobu, aby znaleźć się w innych mediach, aby dotrzeć w jeszcze inny sposób do naszych konsumentów.